Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam znakomite, bardzo dobre, mega skuteczne ćwiczenia na mięśnie brzucha. Oczywiście zapraszam do oglądania. Moi drodzy, najukochańsi widzowie, może zacznę ten materiał od krótkiej anatomii mięśni brzucha. Składają się one na takie mięśnie jak poprzeczne, nazywane też głębokimi, mięśnie proste, a także skośne, zewnętrzne i wewnętrzne. I od razu warto zaznaczyć, że wszystkie te mięśnie po części współpracują ze sobą, więc to nie jest tak, że możemy wyizolować w 100% dany poszczególny mięsień. Ale jest to dla nas dobra informacja, ponieważ nie musimy się skupiać na każdym ćwiczeniu osobno 100 razy w tygodniu, tylko z tą wiedzą wiemy, że wykonując nawet ćwiczenia wielostawowe typu martwe ciągi, przysiady, typu pompki, mięśnie brzucha będą pracowały i wspomagały nasze ciało. Ale do rzeczy. Dziś moja propozycja dotyczy 5 doskonałych ćwiczeń na mięśnie brzucha, które nie ukrywam, pojawiają się zarówno w moim treningu, jak i treningach moich podopiecznych na żywo, z którymi współpracuję, jak i online, którym rozpisuję. Do rzeczy. Wykonujcie ćwiczenia na brzuch 2-3 razy w tygodniu. Wystarczy jedno lub dwa ćwiczenia pod koniec treningu, gdzie oczywiście ćwiczycie również inne partie ciała. Więc te 5 ćwiczeń absolutnie nie powinno być wykorzystane na raz, tylko po prostu z tych ćwiczeń posegregujcie sobie te ruchy w skali tygodnia. Pierwszym ćwiczeniem, które dzisiaj przedstawię, jest to unoszenie czy też podwijanie bioder miednicy w leżeniu na podłodze, gdzie doskonale zaakcentujemy pracę mięśni prostych brzucha wspomaganych przez skośne od samego dołu. Funkcją brzucha jest m.in. podwijanie bioder, zawijanie, przybliżanie ich w kierunku mostka. Także wy wykonując na przykład brzuszki na podłodze, bardziej aktywujecie oczywiście górne części mięśni prostych brzucha. Tutaj zaakcentujemy pracę bardziej na naszych dolnych przyczepach, także tam regionalnie zaakcentujemy pracę tułowia. Jeżeli wersja na podłodze jest za łatwa dla Was, wykonujecie bez problemu 15 powtórzeń, to polecam skoczyć na poręcze, gdzie zaprzecie się łokciami, ewentualnie zawisnąć na drążku lub na specjalnych rękawach. Tam naprawdę fantastycznie poczujecie mięśnie brzucha. W zależności od tego, czy kolana będą zgięte, bardziej ćwiczenie będzie łatwiejsze, kolana będą wyprostowane, ćwiczenie staje się oczywiście trudniejsze. I tutaj taka fajna alternatywa dla tego ćwiczenia: jeżeli takowy sprzęt macie na swojej siłowni, bo raczej w domu nie, to możecie to ćwiczenie wykonać na maszynie typu Up Coaster, bardzo fajnej, gdzie również możecie wykorzystać tą funkcję brzucha, czyli podwijanie miednicy, zbliżanie jej w kierunku klatki piersiowej. Drugim ćwiczeniem będzie tak zwany ab wheel kółeczko. Bardzo trudne ćwiczenie, w szczególności mamy tutaj nacisk na fazę ekscentryczną, czyli tą rozciągnięcia mięśni brzucha. Tu będziemy przeciwdziałali tej sile, która pcha nas do dołu, gdzie nasze plecy chcą się przeprostować i wygiąć w odcinku lędźwiowym. Na to nie pozwalamy. Wykonujcie to ćwiczenie z kolan, jeżeli dajecie radę. 3 serie po 20 powtórzeń. Tutaj trzeba mieć silne ramiona, ale naprawdę ćwiczenie znakomicie wzmacnia przede wszystkim mięśnie poprzeczne, głębokie brzucha, wspomagane przez skośne i proste. Jeżeli wersja na kolanach stanie się dla Was już taka, że tak powiem, łatwiejsza, mniej wymagająca,
wymagająca, to możecie spróbować wersji na stojąco, ale to już naprawdę jest dla kozaków, dla mega zaawansowanych. Ja akurat próbuję wykonać to ćwiczenie po 12 powtórzeń, ale ze wspomaganiem gumy oporowej, przyczepionej akurat tutaj w tym przypadku do wyciągu, która pozwala mi w tym momencie, kiedy jestem bliżej podłogi, utrzymać pozycję ciała, bo jest to naprawdę spore wyzwanie. Także kółeczko Upwheel, znakomite ćwiczenie, w którym aktywujemy głównie mięśnie poprzeczne brzucha, czyli te głębokie. Kolejnym ćwiczeniem będzie Stir the Pot, czyli mieszanie w garze, gdzie będziemy chcieli destabilizować ruchami, łokciami na piłce swoją pozycję ciała, co oznacza większe wymagania dla naszych mięśni brzucha. Bo ktoś spyta, to po co tak latasz na tej piłce tymi ramionami? Właśnie po to, żeby jeszcze tutaj wymóc większą pracę moich mięśni brzucha. Ćwiczenie na mięśnie poprzeczne, głębokie, proste, a także skośne, które będą tutaj wspomagały utrzymanie pozycji. 3 serie po 20 powtórzeń z uciekającymi łokciami na piłce. To będzie doskonały ruch, żeby wzmocnić mięśnie brzucha. Sprawdźcie sami, jeżeli spowolnicie ten ruch jeszcze bardziej, to ćwiczenie w ogóle stanie się naprawdę sporym wyzwaniem. Polecam serdecznie, często katuję tym ruchem swoich podopiecznych na żywo, trenując w tej swojej kameralnej siłce. No dobra, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, którym będzie już przytrzymanie, takie utrzymanie izometryczne, czyli na czas, bez większego ruchu, spiętego brzucha w pozycji typu hollow body na podłodze. 3 serie po 20 sekund to będzie dobra opcja. Jeżeli wasze ciało nie stanowi dla was sporego wyzwania, możecie sobie chwycić hantle, jakieś obciążenie i po prostu utrudnić ten ruch. W trakcie tego ćwiczenia wklejacie odcinek lędźwiowy w podłogę, napinacie mięśnie brzucha, zbliżacie mostek w kierunku miednicy, bo właśnie wyrostek mieczykowaty w kierunku spojenia łonowego oznacza napięcie mięśni brzucha. Jest to funkcja waszego tułowia, więc o tym też warto byłoby tutaj wspomnieć. Brzuch pełni funkcje stabilizacyjne, chroni kręgosłup, zbliża właśnie mostek w kierunku miednicy poprzez zgięcie tułowia, działa przeciwrotacyjnie, przeciw zgięciom, także te funkcje warto właśnie w swoim treningu wykorzystać. No dobra, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i tu już będzie warto użyć większego ciężaru, żeby zbudować tą kostkę na mięśniach prostych brzucha. Wykonamy tutaj albo lachy na wyciągu w pozycji klęczącej na przykład, chociaż stojącej też możecie spróbować. Ja wolę jednak wersję na kolanach. 3 serie po 12 powtórzeń z dość ciekawym, solidnym obciążeniem. Ewentualnie jeżeli na siłowni macie dobrą maszynę na mięśnie brzucha, przypominającą ruch zginania tułowia jak przy lachach, to także z takiej maszyny możecie skorzystać. Zakładacie ciężar i kręg po kręgu garbicie się w kłębuszek. Właśnie ten ruch opisałem w poprzednim materiale, gdzie przeprowadziłem, że tak powiem, analizę. Stworzyłem film instruktażowy na temat mięśni brzucha, które aktywują się na właśnie tego typu maszynach. Także 3 serie po 12 powtórzeń takiego ruchu i wasze mięśnie proste brzucha podziękują. Także tak naprawdę ten zestaw 5 ruchów stanowi fajne wyzwanie dla waszych mięśni brzucha. Zaktywuje je naprawdę dość solidnie, wszechstronnie, całościowo. Jeżeli w waszym treningu pojawiają się ćwiczenia wielostawowe, czy też martwe ciągi, przysiady, pompki, dipy, hip thrusty, to mięśnie brzucha zawsze w jakiś sposób jako stabilizatory będą pracować, więc o ich pracę nie musicie się jakoś bardzo martwić. Jako bonus dorzucam tutaj plank bokiem, ponieważ możemy tutaj wyizolować, że tak powiem w cudzysłowie, mięśnie skośne brzucha, które będą stabilizować sylwetkę w podporze bokiem. 3 serie po 12 powtórzeń
powtórzeń z progresją, na przykład taką, że trzymacie ciężar w jednym ręku, to możecie sobie co jakiś czas też dorzucać, aczkolwiek nie uważam, że musicie regularnie trenować mięśnie skośne brzucha poprzez jakieś izolowane ćwiczenia, ale taki bonusik raz na tydzień czy tam raz na dwa tygodnie możecie sobie wrzucić do swojego planu treningowego. I teraz tak, wszystkie te ćwiczenia, moi drodzy, moi kochani, moje kochane, są już na moim kanale opisane w filmach instruktażowych, gdzie męczę bułę opisując wszystkie aspekty techniczne, jakiekolwiek istnieją, więc jeżeli chcecie poznać te ćwiczenia bliżej, mocniej, to po prostu sprawdźcie sobie materiały wpisując wyszukiwarkę na YouTube, wpisując do celu z pasją i nazwę danego ćwiczenia. Takie materiały znajdziecie, oglądajcie, poprawiajcie technikę, progresujcie. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione ćwiczenia na mięśnie brzucha, subskrybujcie ten kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z powiadomieniami. Oczywiście udostępniajcie dalej ten materiał, wrzucajcie znajomym, żeby wiedzieli, jak trenować mięśnie brzucha, wpadajcie na moje social media i oczywiście zapraszam do współpracy zarówno online, jak i na żywo, o ile jeszcze będą miejsca. Dziękuję za uwagę, do celu z pasją, cześć!